pędził. Chyba miał ze 120 na lisiku. No. No tak właśnie pędzi życie. Od początku aż do końca, do śmierci. I nikt nie może z tego pociągu wysiąść w biegu. Domyślam się, że dziś chcesz mi powiedzieć coś bardzo ważnego. No właśnie chcę ci powiedzieć, że w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Jeśli chcesz wysiąść z pociągu, to musi pociąg się zatrzymać. Czyli potrzebna jest stacja. No właśnie o to chodzi. Taką stacją w życiu każdego człowieka jest opamiętanie. To znaczy podjęcie decyzji, że chcę wysiąść z mojego pociągu grzechu, pychy, kłamstwa, chciwości i chcę stanąć na gruncie prawdy, to znaczy na Bożej Ewangelii. A powiedz mi, co to jest właściwie Ewangelia? Ewangelia to oznacza, że to jest dobra nowina, dosłownie. Jezus mówi, mam dla ciebie ofertę, zmień życie, a ja ci pomogę. I proponuję przesiąść się do innego pociągu, do pociągu, w którym jest współczucie, przebaczenie, miłość, prawda. To wszystko tak jakoś pięknie brzmi. Ależ to jest możliwe? Przecież Boga nikt nie widział. No, a maszynistę, który prowadzi pociąg, widzisz? A jednak wierzymy, że ktoś tym wszystkim kieruje. Widzisz, żaden pasażer nie wsiądzie do pociągu towarowego, ani nawet do lokomotywy, ale są takie pociągi, które zatrzymują się na każdej stacji, nawet dla jednego pasażera. Tak, tak, słyszałem o takich pociągach. Wiem, że gdzieś na dalekiej północy, albo gdzieś na pustyniach, taki jeżdżą. O, mają nawet wagony restauracyjne. Co musi zrobić człowiek, aby jechać takim Bożym pociągiem? Właściwie to trzy rzeczy. Podjąć decyzję, że chce nim jechać. Przyjąć chrzest, to tak jakby przejść na inny peron i wsiąść do tego drugiego pociągu. Prawie mnie przekonałeś. Ale mam jeszcze jedno pytanie. A co będziemy robić w takim Bożym pociągu? Przede wszystkim uczyć się, jak kochać ludzi, jak przebaczać, jak poznawać Boga. No i ucztować